Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani, dzisiaj będę mówić do Was z takiej nietypowej perspektywy. Jest wieczór, chciałam bardzo już nagrać ten filmik. Dzisiaj przyszły do mnie dwa magazyny Sailor Moon, które były wydawane pod koniec lat 90. Ja je zamówiłam na Allegro. Co prawda zapłaciłam więcej niż cena, jaką kosztowały w 99. No ale wiadomo, to już jest coś, czego nie znajdziemy normalnie w sklepach, więc za tę gazetę dałam około 10 zł, niecałe, bo 9 zł z groszami, za te tak samo, plus wysyłka około 30 zł, ale bardzo się cieszę, że takie białe kruki, można powiedzieć, są teraz u mnie. To jest wydawnictwo Diamond i szukałam więcej gazetek Sailor Moon właśnie z tego wydawnictwa, ale niestety nie znalazłam, bo są jeszcze inne gazetki, ale to już są jakieś inne wydania. I dzisiaj chciałam Wam pokazać oba magazyny. Jeden na razie odłożę, później też go pokażę i popatrzymy sobie na to, co jest w środku. Ja nagrywam w ten sposób, że kamera jest przede mną. Mam nadzieję, że nie poruszę statywu. Nagrywam też na słuchawkach, bo po prostu tak myślę, że będzie mi lepiej słychać. Plus kamera jest jakby wyżej, dzięki czemu Wy będziecie mogli lepiej widzieć to, co znajduje się w środku magazynu. Tutaj mamy serdeczności, tak zwane, czyli pozdrowienia czytelników. Może nie będę czytała wszystkich, może kiedyś zrobię taki filmik, że będę czytała to, o czym pisali tutaj czytelnicy. Mamy spis treści, mamy tutaj też jakiś list. A tutaj jak widać z odcinków, tutaj są kadry z odcinka. Bardzo mi się podoba też papier. Jest taki nie do końca gładki, trochę taki gazetowy, ale sztywny, co jest fajne, bo jest taki bardziej trwalszy, nie jest taki delikatny. O, popatrzcie, jakie to jest śliczne, mamy Pegaza. No ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał finalnie Pegaz w tych filmach Eternal. Tutaj też mam nadzieję, że widać, popatrzę sobie pod podgląd. Chibiusa wcale w to nie wierzy. Niemożliwe, żeby jej wierny przyjaciel stał się wrogiem. Ojku, uwielbiam ten odcinek. Jak ona czekała na Mako. Mako to czekała na, na tygrysie oko, żeby z nią zatańczyła. W końcu on nie przyszedł, ją wystawił i zatańczyła z nią Ami. Bardzo lubię ten odcinek. Czyli to jest taki jakby magazyn opisujący dane odcinki. Bardzo ciekawe. Ja tego nie przeglądałam wcześniej, zostawiłam sobie na teraz. O. O matko, ten odcinek z rybim okiem. Oho, tutaj mamy Mamoru. Tak jak mu chcieli zabrać. Lustro marzeń. O tak, pamiętam ten odcinek. Mamoru jednak jest zbyt zakochany w Bany i nie daje się podnieść urokowi kobiety ryby. Ugodzona do żywego w swej dumie dziewczyna rzuca się na niego ze złością, ale tym razem ponosi porażkę. W snach Mamoru nie ma śladu Pegaza. No tak, no bo Mamoru to tylko Usagi, wiadomo. O nie! Popatrzcie, tu jest celerkowy plan lekcji. Tu mamy Chibiusę. Tutaj mamy Usagi i wiecie co? Ja sobie myślę tak. Ja wiem, że to jest już rzadkość, ten magazyn i raczej, no raczej już nigdzie go nie dostanę, ale ja nie jestem taka, że
zbieram wszystko z seliorkami i muszę mieć i każdy drobiazg po prostu traktuję jak jakąś relikwię. Jeżeli czegoś nie używam, to po prostu albo to oddaję, albo to wyrzucam. W tym przypadku myślę, tym bardziej, że ja nie chodzę już do szkoły, a mój syn korzysta, też nie za bardzo, znaczy nie korzysta z planów lekcji, takich papierowych, ale możliwe, że jest ktoś, komu taki plan by się przydał. I myślę, że latem, no bo teraz nie bardzo przez tego wirusa, ale latem albo kiedyś, jak już by to się uspokoiło, zrobiłabym konkurs, w którym można byłoby wygrać właśnie też taki, ten plan, dokładnie ten plan. To byłaby jedna z nagród. Co o tym sądzicie? Chcielibyście coś takiego? Oczywiście ten plan lekcji nie byłby jedyną nagrodą, ale taką dodatkową. Na przykład pierwsze miejsce, czy tam drugie, czy trzecie, zobaczyłabym. Bo oczywiście mogłabym go sobie zachować, ale myślę, że to byłoby fajne. Ja lubię się dzielić. Lubię się dzielić i powiedzcie, co o tym myślicie. No dobrze, lecimy dalej. Recenzja. Tutaj mamy arty, bardzo fajne zresztą, Wenus, Osagi i Cibiusa. Tutaj mamy arty i listy. Aha, i te listy nawiązują do listów z poprzedniego numeru, czyli tutaj sobie ludzie odpisują. To jest ciekawe, że to była taka no księżycowa poczta, ale jednocześnie coś na wzór, wiecie, dzisiejszego, nie wiem, jakiejś grupy albo strony, gdzie ludzie ze sobą dyskutują na sailorkowe tematy. No super. O, to jest coś fajnego. Zgadzam się z wami w zupełności, dziewczyny. Moim zdaniem Mamoru jest tylko wielkim kujonkiem. Może gdyby nie wyjechał w serii Stars, nie uważałabym tak, ale stało się. Gdyby to nie Tuxedo zatykał dziury, to na oko Takeuchi powinna wymyślić nową Sailor. Chcę przeprosić fanów Sailorów za te słowa. Dagmara-sana. Dagmara, wybaczamy po 20 latach. Nie no, dla mnie Mamoru nie jest zapchanie dziurą. W każdym, ale no, taką mam oczywiście mniejszą rolę od Sailorek. O, quiz. Jaka jest twoja idealna towarzyszka podróży? Rozwiążę, już rozwiązuję. Jest start. Tutaj. Na wakacjach lubisz spędzać całe dni na opalaniu się? Nie, nie znoszę się opalać. Starasz się poznać nowych przyjaciół? Tak, o ile to możliwe. Jeżeli jesteś za granicą, przeważnie nie, starasz się nauczyć choć kilku wyrazów w miejscowym języku? No raczej tak, myślę, że tak jak uczyłam się japońskiego i niemieckiego, myślę, że gdybym pojechała gdzieś, to na pewno chciałabym powiedzieć chociaż kilka słów, jak powiedzieć w danym języku. Zabierasz ze sobą Walkmana i twoje ulubione kasety. O, czasy Walkmanów. Teraz powiedzmy, że byłby to, no nie wiem, telefon. No tak. Chciałabyś przeżyć niebezpieczne przygody? Nie. No to bany. Usagi. Usagi byłaby moją idealną towarzyszką podróży. Zgadzam się. Zgadzam się. Aha. To jest szósta część. To jest odcinek komiksu filmu. Czyli tutaj mamy taki jakby... Aha, czyli to są odcinki w formie komiksów. Tutaj mamy akurat film. To jest chyba film z pierwszej serii R. Ale fajnie. Nie chcę tego ruszyć. Mam nadzieję, że to widzicie. Teraz wam pokażę. O, tutaj na przykład. I tutaj z tyłu też zresztą jest. R jak romans. Już w kioskach. O matko, ale sweet. No i to jest... Aha, no to jest cały... Ten film... Znaczy to nie jest całość filmu, tylko jakaś tam jego część, ale w odcinkach. Dla mnie super. I tu też są serdeczności, też są pozdrowienia. To był pierwszy magazyn. Ja sobie ten magazyn dam na półkę, bo okładka mi się strasznie podobała i możemy powiedzieć, że to właśnie okładka mnie zachęciła do kupna. No i teraz drugi magazyn. Tutaj mamy Heliosę,
Heliosa. Heliosa i Chibiusa. Wybaczcie, ale sobie muszę trochę podglądać, czy dobrze ustawiłam. Bo nie mogę się już doczekać filmów. Już nie mogę się doczekać. No i też mamy serdeczności, mamy spis treści. Sekrety Pegaza. No tak, czyli tak, znowu mamy tutaj jakby odcinki, tak? Jakby streszczenie odcinków. O, jakie to jest słodkie. Jak się cieszę, że mogę mieć coś takiego. Uwielbiam ten papier. Och. Ojejku, ale to jest śliczne. I to różowe tło. Strasznie mi się podoba. No popatrzcie, jakie to jest urocze. Nie tak żałuję, że takie gazety już nie wychodzą. Strasznie bym chciała. O, no, ojejku, to jest śliczne. No popatrzcie, jakie to jest cudne. Chciałabym mieć to wszystko na ścianach. Wytapetować sobie ścianę tym. Ale to jest sweet. W ogóle ja uwielbiam Heliosa i Chibiusa. To jest... Czasami chyba ich wolę bardziej niż Usagi i Mamoru, naprawdę. A tak, pamiętacie, jak chciałam się dowiedzieć, w kim Chibiusa jest zakochana? Ten odcinek. Ale to jest kochane. Tutaj są oczywiście opisy tego, co się dzieje podczas w odcinku. To są wspomnienia z uśmiechem. Czyli to są te jakby kwestie z odcinków. Nie, to nie są wspomnienia, to są żarty. Jejku, to są żarty. Słuchajcie, przeczytam kilka. Ami do Bany. Nie rozumiem, jak jeden człowiek może zrobić tyle błędów. Wcale nie jeden. Pomagały mi Rei i Minako. Bany pyta Bany, wybaczcie, że czytam Bany, no ale tak jest napisane, więc jak mi się uda, to powiem po prostu Usagi. Usagi pyta Mako. Dla kogo ten duży kawałek tortu? Dla ciebie, Usagi. Łe, taki mały? Nie, no to jest sweet. Może kiedyś zrobię taki odcinek czytający te wszystkie żarty. A tutaj mamy, słuchajcie, plakat. Tutaj mamy Mamora. Mamorka naszego. Jako taksidy, no i zwykłego. Tutaj w tle jest Artemis. Tutaj dziewczyny. Ja wiem, co powiecie, że o, jaka grafika, ale słuchajcie, to jest rysowane ręcznie, to widać. No i to jest końcówka lat 90. Tutaj w tle jest Luna. Mi się bardzo podoba. Może też ten plakat dam jako jakąś nagrodę, bo ja po prostu nie używam już plakatów. Tutaj mamy jakieś porady. Tutaj też jest quiz. To słuchajcie, zrobię sobie go ołówkiem. Zrobię go sobie ołówkiem. Obejrzałaś horror, który sprawił, że jesteś dziwnie niespokojna. Co robisz? Aha, bo tutaj jest quiz, czy jesteś rozstrzepana jak Bany, refleksyjna jak Ami, czy impulsywna jak Makoto. No to zaraz się dowiemy. Dobrze, obejrzałaś horror, który sprawił, że jesteś dziwnie niespokojna. Co robisz? Kładziesz się do łóżka przy zapalonym świetle i naciągasz na głowę kołdrę. Mówisz sobie, że to tylko filmowa fikcja i śpisz spokojnie. Barykadujesz się w pokoju, starając się mieć pod ręką coś na wszelki wypadek. B. Mówię sobie, że to tylko fikcja i śpię spokojnie. Który z bohaterów najbardziej ci odpowiada? Tomek Sawyer, Myszka Miki czy Don Quixote? Myszka Miki. No, jeśli mogłabyś wybrać, zamieszkałabyś w jakimkolwiek miejscu w Japonii, w dżungli. W Japonii. Twój... czworka. Gdy podoba ci się chłopak i nie pozwalasz mu nawet oddychać, udajesz, że to nic i czekasz na rozwój wypadków, robisz wszystko, żeby mu się rzucić w oczy. No co? Na pewno, że robię wszystko. Jestem taka, że nie powiedziałabym. Twój pokój jest wiecznie zabałaganiony, jest pełen książek, jest zwykle uporządkowany. Jest zwykle uporządkowany, chociaż chciałam dać B, bo mam masę książek, które już mi się nie mieszczą. Twoje ulubione zwierzę to koń, kot, sarenka. Kot. Mogłabym dać sarenkę, ale jednak kot.
Jeśli jakaś koleżanka zwierza ci się, mówisz o tym wielkim sekrecie komuś innemu, milczysz jak grób, nabijasz się z nim, milczy. 8. Kiedy jesteś wściekła, cały czas rzędzisz, starasz się opanować, lepiej się do ciebie nie zbliżać, zrzędza. To jest akurat prawda. Dobrze, ile jest A? Tutaj się pomylili, bo zamiast A dali 1, no ale wiadomo, że 1 jest A. Ile mam tych A? A mam tylko jedną. B mam. Raz, dwa. Pięć. A C mam. Dwa. Czyli jestem B. Jeśli zebrałaś najwięcej odpowiedzi typu B, jesteś refleksyjny jak Ami. No proszę, jestem jak Ami. Cieszę się bardzo. Chociaż szkoda, że nie byłam tak dobra w nauce jak Ami. O, tutaj znowu mamy księżycową pocztę, mamy listy. Są tutaj arty. O, tutaj przeczytam, mam jeden list. Jestem bardzo chorobitą osobą. Cały czas mam kłopoty ze zdrowiem. Był nawet kiedyś taki czas, że czułam się z tego powodu załamana. Długi pobyt w szpitalu i uciążliwa terapia często doprowadzały mnie do łez. Któregoś dnia do izolatki, w której leżałam, przyszła moja najlepsza przyjaciółka. Wiedziała, w jakim byłam stanie i bardzo chciała mnie pocieszyć. Najpierw zaczęła mnie wyzywać od Sobeuszy, aby mnie zmobilizować, ale to nic nie dało. Później jednak powiedziała coś, co zmieniło moje podejście do choroby. Daj spokój, twoja czarodziejka tak by się nie mazgaiła. Od tamtej pory, gdy mi jest źle, myślę o tym, że moja czarodziejka by to przetrzymała. Może to jej głupie, ale dodaje mi sił i pozwala przetrwać. Hanna Mori z Warszawy. Jejku, mam nadzieję, Hanna Mori, że wyzdrowiałaś. I że wszystko z tobą w porządku. I że czarodziejki dały ci siły. Jejku, teraz chcę się płakać. Naprawdę. O matko. Wzruszyłam się, naprawdę się wzruszyłam. Widzicie? Czarodziejki dają siłę i mi też dały swojego czasu. Robiłam o tym podcast. Ach, naprawdę, Hanna, mam nadzieję, że wszystko z tobą w porządku. No dobrze, lecimy dalej. Zrobiło się tak bardzo emocjonalnie. To jest kolejna część i to chyba już jest końcówka właśnie tego filmu, który widzieliśmy, no czyli Erki. W przednim magazynie. Uwielbiam to. Tutaj akurat ona trzymała wtedy w oryginale mangę z tą dziewczyną przerobioną na faceta, a tutaj jest niby Sailor Moon film. No i tu też mamy, to można wyciąć. To można wyciąć, specjalnie są tutaj takie przerywane linie, żeby, nie wiem, dać sobie do albumu. Mamy tutaj też właśnie chmurki, możemy sobie przeczytać. Bardzo fajne. Ja w ogóle chciałabym, ale to już by drogo, bardzo drogo wyszło, kupić sobie całą Sailor Moon komiksową, bo wyszły komiksy, kolorowe komiksy, bo nie każdy mógł mieć mangę, nie każdy kupował mangę, niektórzy kupowali komiksy i ja bym bardzo chciała kupić sobie całą, tak jakby, mangę w wersji komiksowej, bardzo. Ale to już by mnie troszeczkę kosztowało i na pewno na tę chwilę tego nie zrobię. Nie wiem, czy widać, widać. O. No i takie. Powiem wam, że strasznie fajne. Może coś jeszcze z tym nagram. Jakieś czytania listów, albo, no nie wiem. Tak mi się to spodobało. Tak żałuję, że takich magazynów już nie ma. Naprawdę strasznie bym chciała, żeby były. Wiecie, byłoby z tym zabawy. Jakbyśmy tak na przykład co miesiąc, czy co jakiś tam czas kupowali sobie taki sailorkowy magazyn i omawiali go. Na przykład ja bym go omawiała na YouTubie, a wy byście też, dzięki temu, żebyście go kupowali, to byśmy razem też go omawiali, wysyłali listy. Strasznie mi się za czymś takim tęskni. To co, kochani, to chyba tyle w tym filmie. I ja postaram się jeszcze w przyszłości kupić jakieś magazyny, może nie tylko polskie, no tych polskich jeszcze troszeczkę jest na Allegro, może jeszcze sobie jakieś kupię, może jeszcze wynajdę jakieś ciekawe
pozycji, wtedy Wam oczywiście pokażę. Mówcie, piszcie, czy chcielibyście, abym dała ten plakat i ten dla lekcji do jakiegoś konkursu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa!